Najlepsza gęsina jest w Kujawsko-Pomorskiem. Oto przepis na gąskę z przyjaciółmi. Potrzebne będą gęsie udka, przyprawy, jabłka i grono dobrych przyjaciół. Jedna osoba szykuje mięso, druga marynatę z soku jabłkowego. Do tego pomarańcze, czosnek i dużo tymianku. Na szerokim stole lądują obrus i gęsi trunek. Danie jest gotowe, gdy wywoła uśmiechy na twarzach. Smacznego! A teraz zróbmy ramen z gęsiny kołudzkiej w pięknych okolicznościach przyrody. Dobrze przygotowany ramen bez przerwy zaskakuje różnorodnością. Nie żałujcie ani ostrego, ani aromatycznego, ani słodkiego. Gdy miska już wypełni się smakami, zacznijcie myśleć o tym, kogo zaprosicie do wspólnej uczty. Bo ramen najlepiej smakuje w towarzystwie odpowiednich dodatków i ludzi. Jednak uważajcie, ramen z gęsi sam się prosi o dokładkę. A teraz przebój sezonu zimowego. Gęś na wychodnym. Dla tych, którzy niekoniecznie chcą gotować, ale są gotowi dobrze podjeść. Sekretem tego przepisu jest wybór odpowiedniego miejsca, odpowiedniego dania i odpowiedniego towarzystwa. Dodatkowego smaczku daje fakt, że tego dania skosztujemy w blisko 200 restauracjach, które uczestniczą w akcji Kujawsko-Pomorska Gęsina na Świętego Marcina. Kujawsko-Pomorska Gęsina łączy smaki, łączy gusta, łączy pokolenia oraz wspiera lokalną gospodarkę wraz z funduszami europejskimi.